Temat Sary James, bo niewiele osób wie, że jesteś jedną z osób, która opiekuje się karierą Sary. Na czym ci zależy, żeby ona jako nastolatka nie wpadła w te różne pułapki show biznesu? Na co ty stawiasz, przed czym ją strzeżesz? Jejku, na szczęście ja odkryłem bardzo wiele. Bardzo, bardzo byłem też naiwny i odkrywałem sam, popełniałem błędy również sam. No i cieszę się, że tak było, ponieważ mogę w jakiś sposób teraz pomóc. To jest niesamowita kariera, to jest fantastyczna dziewczyna, fantastyczna wokalistka, która w tym momencie jest w LA, pisze pioseneczki ze wspaniałym producentem. Disney również teraz wielka rzecz, ponieważ jest głosem Małej Syrenki, śpiewa wszystkie piosenki. No dużo się dzieje bardzo. To jest odkrywanie nowych, zupełnie nowych światów i nowych kolorów, nowej przestrzeni zupełnie. Takiej, który ja już bym nawet nie potrafił się znaleźć w tym. Ale są pewne zasady i są pewne decyzje, które wciąż, zasady, które po prostu trochę w związku ze zmianą generacji, zmianą czasu są niezmienne po prostu. Jakieś takie po prostu fundamentalne po prostu zasady na różnych płaszczyznach bycia człowiekiem, czy zawodowych, czy po prostu muzycznych, czy biznesowych itd., itd. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że jestem w stanie w jakikolwiek sposób pomóc i robię to z całego serca. No i mam nadzieję, że będzie szczęśliwa i osiągnie bardzo, bardzo wiele.